Dokładnie 144 zawodników zameldowało się na starcie biegu głównego na 5 km, którego trasa wiodła ulicą Kopernika ze startem i metą przy Miejskim Centrum Kultury. Wcześniej w biało-czerwonej rywalizacji wzięli udział młodsi miłośnicy biegania, uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkolaki. Na każdego czekał pamiątkowy medal. To jednak nie wszystko, bo w atmosferę sprzed 106 lat wprowadzali nas rekonstruktorzy z jednostką strzelecką 1006 na czele. Były pokazy sprzętu, broni czy strojów z początku XX wieku. Tak, ja jestem po raz pierwszy. Cieszę się, że jestem zaproszony do tego, żeby wesprzeć również tą organizację. Świetna uroczystość. Właśnie w taki sposób powinniśmy świętować odzyskanie niepodległości. Rodziny z dziećmi, małe dzieci biegające. Teraz już biegły osób, które starsze, które biegają. Nawet widać profesjonaliści. Naprawdę świetna uroczystość. Cieszę się, mam nadzieję, że będę mógł częściej z Państwem tutaj być i świętować odzyskanie niepodległości w tak radosny sposób. To, co mi przynajmniej, na czym mi zależy, to żeby trochę 11 listopada odczarować, bo mi się wydawało, że do tej pory takie smutne święto, mimo że przecież radosne, a tutaj inna atmosfera chyba. Zgadzam się z Panem, możemy traktować to jako urodziny niepodległej i po prostu, tak jak na urodzinach, cieszyć się, bawić się i świętować wolność. Cieszyć się w związku z tym dniem, a nie smucić się i zastanawiać nad porażkami. Bieg niepodległości, poprzedzony wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, wystartował punktualnie o 15. Na mecie pierwszy zameldował się Tomasz Mikulski przed Michałem Rybakowskim i Rafałem Smolińskim. Na podium wśród pań stanęły Klaudia Jaworska, Roxana Grabowska i triumfatorka Katarzyna Ślusarczyk. Trzeci bieg i trzykrotnie silniejsza, gorętsza atmosfera. Naprawdę jestem bardzo zadowolony i widzę, że mnóstwo uśmiechu na twarzach naszych biegaczy się tutaj dzisiaj pojawiło. No myślę, że tę imprezę trzeba propagować i trzeba ją organizować. Będziemy ją organizować w kolejnych latach. No i gratuluję przede wszystkim uczestnikom. Gratuluję zwycięzcom i gratuluję tym wszystkim, którzy dobiegli do mety, no bo tutaj zwycięzcami są wszyscy nasi uczestnicy. W tym roku przygotowaliśmy także oddzielną klasyfikację, w której wyłoniliśmy mistrzów powiatu puńskiego. Wśród mężczyzn na podium od jego najniższego stopnia stanęli Bartosz Falkowski z Raciąża, Jan Adamski z Gimnazjonu Puńsk i puńszczanin Kamil Kuszmider. Rywalizacje pań zdominowały trzecia Maja Kołodziejska z Naruszewa, druga Wioleta Rucińska z Gawłowa i mistrzyni powiatu puńskiego Katarzyna Adamska z puńskiego gimnazjonu. Pełną listę z wynikami oraz zdjęcia z poniedziałkowego trzeciego biegu niepodległości Radia Puńsk i Starostwa Powiatowego w Puńsku znajdziecie na naszym portalu radiopuńsk.pl. Tam także film z biegowego święta ku czci niepodległej w 106. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla Radia Puńsk, Janusz Popłunkowski.